Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie i zapraszam Was dzisiaj na ulubieńców stycznia 2014. Pierwszym produktem, który mnie bardzo, bardzo mile zaskoczył, jest produkt z Biedronki z firmy Be Beauty, 150 ml, około 5 zł, więc od razu cena jest plusem. Jest to żel micelarny, nawilżający do mycia i do makijażu, do skóry suchej, normalnej i wrażliwej. Ja byłam bardzo mile zaskoczona, ponieważ bardzo fajnie zmywa makijaż. Te micele naprawdę sobie bardzo fajnie dają radę. Dodatkowo ma depantenol, który łagodzi nam jakieś tam podrażnienia. Świetnie zmywa makijaż, świetnie zmywa podkład. Czasami nie radzi sobie z takim bardziej opornym tuszem, ale to dwa razy w okolicach oczu. Ja tak oczu nie trę, jak robię sobie demakijaż, więc dlatego może muszę czasami dwa razy go używać. Natomiast do takiego codziennego makijażu wystarczy raz. Bardzo fajny produkt, ogólnodostępny. No i przede wszystkim nasza skóra nie jest taka ściągnięta po tym żelu micelarnym, więc to znaczy, że jej nie przesusza i nawilża i fajnie sobie daje radę. Następna rzecz, o której chciałabym Wam powiedzieć, to zmywacz do paznokci z Eveline. To jest profesjonalny zmywacz do paznokci bezacetonowy. Odżywia, nawilża i wzmacnia. Olejek arganowy, witaminy młodości, AEF. Ale długi wstęp. Super produkt, bo to jest 190 ml. Ja go kupiłam na promocji w Rossmanie za jakieś 8 zł. On normalnie kosztuje 10-12, coś około tego. Fajna pompka, można później sobie coś ewentualnie przelać, jakiś inny zmywacz, więc wielofunkcyjne opakowanie, super się korzysta z czegoś takiego. Nie przesusza płytki. W ogóle daje sobie świetnie radę z ciemnymi lakierami, z mocnymi, z jakimiś tam trzema warstwami i tak dalej, więc ja jestem bardzo zadowolona i rzeczywiście mam wrażenie, że te paznokcie są trochę mocniejsze. Nie wiem, jeszcze nie jestem na etapie, żeby wiedzieć, czy to jest właśnie przez ten zmywacz, ale wydaje mi się, że na pewno to pomaga. Następne dwie rzeczy, które ostatnio cały czas używam bez przerwy, to są balsamy, balsam do ciała i balsam do rąk. O tym balsamie do rąk Wam mówiłam we vlogu, wspominałam Wam. Bardzo fajny produkt, Sweet Cinnamon Pumpkin. W ogóle mam straszną ochotę na dynię, jakiś tak, nie wiem, moja skóra tego potrzebuje w tym syberyjskim klimacie jak na razie. Świetnie się sprawdza właśnie na taką podrażnioną skórę dłoni, na takie, nie wiem, po mrozie ręce, po sprzątaniu, przesuszone, takie, no, bardzo fajnie, ładnie pachnie, jest jakby w swojej konsystencji szybko się wchłania, ale jest mimo wszystko, mam wrażenie, trochę tłuste, ale bo nie wiem, może ten składnik dyni tak świetnie działa, on zawsze u mnie stoi w kuchni i kiedy tylko mam okazję, możliwość i potrzebę, to sięgam po niego. A drugi to jest balsam Sweet Cinnamon Pumpkin z Bath & Body Works, to jest 236 ml, a tutaj jest, już Wam mówię ile, tutaj jest, nie widzę, 236 też i ta pompka, to później można wykorzystać, zawsze fajna sprawa, fajny plus i on jest bardzo, bardzo wydajny. Ja już go mam około 2 miesięcy. No i Sweet Cinnamon Pumpkin właśnie, 236 ml tak samo, bardzo fajnie moją skórę nawilża, otula, łagodzi podrażnienia, też mam wrażenie, bardzo fajne jest też po depilacji, fajny jest na tą pogodę i też Wam polecam i myślę, że on jeszcze jest, to jest Signature Collection, więc myślę, że tak. Ok, teraz maseczka. Maseczka to jest jedna z moich ulubionych maseczek. Ja już ją Wam pokazywałam w holu. Ja w ogóle uwielbiam produkty z Dermiki. Uważam, że są bardzo dobre. To jest maseczka do skóry suchej i bardzo suchej, która się nazywa Satysfakcja. To jest maseczka z olejkiem, z olejkami z róży damasceńskiej, z takim eliksirem z róży chińskiej. Bardzo fajnie sobie radzi. Plusem jest to, że nie trzeba jej zmywać. Ja nienawidzę takich maseczek, które trzeba zmywać, więc zostawia się ją na noc i budzimy się rano z cerą jak popka niemowlaczka niemalże. Przynajmniej ja tak myślę, ja się budzę właśnie z taką super satysfakcją rano po tej maseczce. Dodatkowo jeszcze w ogóle aplikacja jest bardzo ciekawa, ponieważ ona w kontakcie ze skórą staje się taka jakby trochę tępa, więc od razu nasza skóra ją pije, nie chce jej oddać. To jest też ciekawe i wygładza, nawilża, w ogóle wszystko robi, co tylko jest możliwe na naszej cerze i ja Wam bardzo serdecznie ją polecam, ja na pewno do tej maseczki będę wracać, ale ona jest bardzo wydajna, ja ją używam bardzo często i jeszcze jej mam bardzo dużo, to jest 50 ml.
Tutaj mam jeszcze dwa lakiery, które chciałam Wam pokazać w tym miesiącu. Moje ulubione, to jest jeden z nich, to jest Twin Setter Set z Essie. Ja go dzisiaj mam na paznokciach, bardzo fajnie wygląda, bardzo fajnie się trzyma też. Ja robiłam naprawdę mnóstwo rzeczy z tym lakierem i naprawdę daję sobie świetnie radę. Bardzo ładny kolor, taki właśnie zimowy, czerwony, klasyczny, ciekawy, niebanalny. Także jeżeli macie ochotę w ogóle sobie sprawdzić w szafie Essie, to Was serdecznie zapraszam do obejrzenia go i one są chyba teraz na promocji, z tego co wiem, te lakiery Essie w ogóle. A drugi to jest Midnight Camille, też Wam go pokazywałam w holu. Sobie go ostatnio kupiłam i to jest taki bardzo fajny lakier, który wygląda na taki granatowy z lekkim połyskiem, chociaż na paznokciach wygląda troszeczkę inaczej. Jest, mam wrażenie, troszeczkę jaśniejszy, ale już jedna warstwa też fajnie pokrywa przez te swoje chyba jakieś takie perełki, nie wiem, te drobinki. Natomiast ja zawsze używam dwóch warstw, także ten lakier, te dwa lakiery były moimi ulubieńcami. Ostatnia rzecz, to jest mój ukochany ulubieniec absolutny, to jest paleta Naked Trójka, którą dostałam od Lady Kinga Deja Vu, od Roxany, którą bardzo serdecznie oczywiście pozdrawiam i zapraszam Was na jej kanał. Tutaj, jak widzicie, przepiękne kolory cieni. W ogóle ta paleta jest niesamowita. Ja na początku myślałam, że ona będzie zbyt różowa troszeczkę, natomiast teraz jak z biegiem używania, ja ją używam już ponad około 1,5 miesiąca, a powiem Wam, że ona jest po prostu obłędna, ta paleta. Każdy kolor z tej palety jest rewelacyjny. Tak jak na przykład Naked Dwójka nie ma super wszystkich idealnych cieni, które na przykład spełniają moje potrzeby, a ta paleta jest po prostu idealna. Każdy cień jest rewelacyjny, nawet te takie bardziej właśnie cienie, że tak powiem, takie brokatowe też świetnie wyglądają na powiekach. Naprawdę ona jest po prostu niesamowita. To jest moja absolutnie ulubiona paleta. Oczywiście Naked Basic też jest cudowna i zawsze będę do niej wracać. Jest podstawą taką mojego makijażu, tak jak cienie z Maka. Natomiast ta paleta zawładnęła absolutnie moim sercem, moim całym makijażem i uwielbiam te cienie. Na co dzień używam właśnie Strange, Mugshot, Liar, Nooner, Limit, Burnout też jest fajny, mimo że on jest taki świecący, ale bardzo fajnie wygląda. Buzz, Dust, no praktycznie wszystkie kolory, a w kącikach to jest Blackheart, też fajnie wygląda. Nie no, wszystkie, słuchajcie, są absolutnie rewelacyjnie. I love you! Ok, kochani, to wszyscy moi ulubieńcy, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Wybaczcie mi, jeżeli ten filmik nie pojawi się w piątek, chociaż, czyli dzisiaj, bo dzisiaj właśnie go nagrywam i moje filmiki pojawiają się, jak zdążyliście się zorientować, teraz w poniedziałki i w piątki, lub w poniedziałki, środy, piątki. I w poniedziałki, piątki będą się pojawiać na pewno, a w poniedziałki, środy, a w środę mogą się pojawiać tak ekstra, natomiast postaram się oczywiście, żeby pojawiały się w poniedziałki, środy, w piątki, ale jeżeli nie uda mi się dzisiaj w tego filmiku wgrać, to pojawi się na pewno w sobotę. I następny filmik to będzie filmik, który pojawi się w poniedziałek i będzie to małe rozdanie dla Was, także do miłego zobaczenia. Biedro, oczywiście w niezawodnej Biedronce była promocja na cukierki właśnie 100 gramów, też lekko ponad 2 zł.